On jedzie. On jedzie. Czy to jedzie? Jak Kubica. No nie coś mnie... A nie, jadę, jadę jeszcze dalej. No, znamy swoje kolory chyba. Wow. Ej, o co tu chodzi? Ej, to jest... Ale okay. Gdzie trzeba wjechać? Ja wybuchłem już, nie. Tak się zaczyna wyścig. O co tu? Okej, okay, teraz do tyłu muszę jakoś jechać, co? Obstawiam, że musimy checkpointa zrobić, który jest tutaj. Co ja tutaj robię? Aha, dobra, ja wiem, na czym temat to polega. No, to nie jest taki wyścig, jaki ja miałem. Nadzieję, że to będzie. Niestety. Trzeba te checkpointy zdobywać tam. I można się łatwo wywalić. No. O-o. Bardzo łatwo. O co tutaj chodzi? Tak, nie. Ojej, źle to zrobiłem. Te fajne te samochody. No takie fajne. Takie a to jest jakiś nowy, czy... Bo ja nie znam się. Ktoś ogarnia ciężko powiedzieć, bo ostatnio powiedziałem, że jest nowy, a potem został pie. Że to nie, a to nie był nowy, jak wcześniej graliśmy nie. tam? Nie. Aha. No nie, ja go nigdy nie widziałem. Ja też nie. Może dlatego, że mało... że nie grasz w GTA. Ty. Może to mieć związek. Ale nie jestem jeszcze pewien. Hops. Kurde, dziwne są te checkpointy. Ej, Furman, ty nie masz tego auta, co my. Jezu, opony mi rozwalił. Jak to nie, mam bojdera? Ła! Opony mi rozwalił lamus. Znaczy, czarny, wiesz? A, no faktycznie, dzięki, działo. Zawsze trochę... Mój samochód coś tak... No mi opony rozwalił ten. No nie chciałem... Co? Nie ma chyba broni, nie? Są. Serio? O Jezu, już się widzę, że zaczyna. No, zgadnijcie, mój. Zgadnijcie kto. Ty. Nie. Furman. No, to? Teraz też coś jest. Ignoruj, tak. No. Jesteś najgorszy na świecie. Zostawiłem się. Sam się zabiłem. Trochę przyba, jak się sam zapełniasz. Ej, nie mogę tam doskoczyć. No nie! Tiltuje mnie tam trochę. Ale jest okej. No co? Kto mnie zabił? Słyszycie, jak to pizdowa to brzmi? Nie. Nie? Jezus. To brzmi tak a la poważnie. Nie wiem co ja to nie znam Ali. Ej, nie, ja już nie mogę po prostu z tym śmieszkami, naprawdę. Wypadłem z mapy, naprawdę. Naprawdę wypadłem z mapy. Naprawdę? Ale jak ja tutaj naprawdę robię. Wypadłem z mapy. Kombinacje tutaj robię, Pejskie? Dobra. No. Dobra. Furman, pierdol się. O, mi maska wpadła, ciekawe. Ej, ja znów kurwa wybucham, jak śmiesznie jest. Jak naprawdę bardzo śmiesznie. Beka życia! A coś się wysadzi, to było dobre teraz? Nie, sam wybucham. Aha, o i na przykład znowu teraz. Nie wiem, no są pewne problemy tutaj. Pewno. Ale malutkie. Chujowe to jest. Mi się nawet podoba. Wypadłem poza mapę. Nie podoba. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę wypadłem. Naprawdę? Jezu, Furman, nienawidzę cię. To jest pewnie dobre, jak jest na przykład 50 samochodów, czy tam nie wiem ile. Tak, 300 jest fajnie, jak jest. Milion. Cała Sparta, jak przyjdzie, to jest fajne. Ale no nie wiem, ile jest maksimum samochodów tutaj. No chyba 300. Nie wiadomo. A dobra. Szkoda strzępić ryja na to. Nie warto było. Matiniu, gdzieś tam spadku. Ale mnie wyrzuciło. Gdzie? To było. Serwera? Jezus, mózgu twojego mnie wyrzuciło. No tutaj się... Fajnie to się robi całkiem. O Jezus. Teraz sam się zabiłem. Furman! Teraz nie powiedziałem. No Furman, czemu mnie zabijasz? Zabijam wszystkich na literę M. Mama. To ja jeszcze żyję. Sorry, mama. Jest, co ja robię w ogóle? Pierdolę tą misję, elo, chuj, kurwa, dupa, cipa, no ja sobie zrobię sobie tutaj jakąś fajną, jeszcze tutaj, historyjkę. 3, 2, 1, lupa. Hej! Dobra. Też ujebany. Super mapa, kurwa. Lothar, brawo! Siema, nemaneczko. Ja pierdolę, no. Zabijcie go za mnie. Biją mnie za wyobraźcie to, sobie dla was to robię, dla was to robię. Na każdej mapie on się bita. Dla was to robię, kochani. Nie na każdej, na poprzedniej się nie ten. Czemu mnie tak jakoś dupo zanosi? No bo kurwa... Dawno nie jeździłem. Jezu, co się tu dzieje? Dawno nie jeździłem. Matej, nie przepraszam. Podziękuj mi raczej, chciałeś powiedzieć. Tak, wtedy zacząłem. Ja widzę, gdzie jadę. Cię przekręciłem, tak. No nie, no jedź. A, no to dziękuję. Jak nie wiem, jak jedziemy takim kółkiem, to mi się przypomina ta mapka, co tak z Manojkiem graliśmy. Wiedziałem. Ej, my tej mapy nie przechodziliśmy? A nie, dobra. Nie. Tu też jest jakiś hardkorowy wall ride. Nie wiem, czy wy to widzicie. No pewnie. Ale to jest taki mega hardkorowy. Są dwa okrążenia.
Ale to jest taki mega. No furman, ty śmieciu, ej, on... A nie, dobra, okej. Okay. Dobra. Gdzie ja mam jechać? Ogień, teraz? Zwalczaj ogniem. Ej, na górę trzeba wskoczyć, chłopaki, czy jak? O jest, co ja zrobiłem? Ej, chłopaki, na górę tam trzeba wskoczyć, tak? Tak, 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 na górę. Aha, to chyba w tą stronę poleciałem. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, o której wam nie powiem. Nie, my już wiemy, nad czym ty się zastanawiasz. Jak to szczytować? Czy nie. Da się to zrobić na nogach? Nie, po prostu... To jest najważniejsze pytanie, czy da się to zrobić na nogach? Po gromcy mi to, kurde. GTA. Wow, ale mi samochód. A mi samochód? Jezu, to auto zawsze takie było szybkie? Ja nie mogę go opanować dzisiaj. Ale ten wall ride będzie trudny, no. Ale, no. I co, się zrespiłem i co? No aha, i w prawo. Aha, o Jezu. Jezu, serio, tam dałeś miny przylepne. No wszędzie żeniowe. Kurde. To mam minus 100. Ojej, byłem całkiem blisko, powiem wam, całkiem blisko. Kurde, to będzie trudne, no. Ja to zrobię, to już jest ciężkie. Wyczułem to, że... O Jezu, zrobię to. Dobra. Jezu, co się stało? Tak się stało. Kogo tam przepchnęli? Mnie. Mnie i Manojka. Aż musiałem od początku jechać. O Jezu. Nie, no słusz, cześć Flo. Jezus. Powiem ci tak, to tak jest. Lotar, tak proszę cię. Obrzuci cię mołotowem. I patrz, no, może po kolei weźmiemy, nie? Tak teraz, jeżeli jest taki wall ride trudniejszy. Nie, oczywiście nie. Dlaczego mielibyśmy to zrobić po kolei, jak grzeczni, normalnie wychowani ludzie? Możemy się wysadzać. Możemy. No. Dobra. Tak jest. Dobra, jadę. O Jezus, to jest ciężkie. Wow. Dawno nie jeździliśmy. Really potem. Hard. Ej, właśnie, dawno nie, chyba nie jeździliśmy dawno żadnych nie wall ride'ów. No. No. Tak czuję się w ogóle jakiś jak gówno. Ja też. I drewniany. No. Takie gówniane gówno. Okej, okay, super. No, co tam jest? O co chodzi? Tam jest jakiś kontener. No właśnie, wszyscy w niego chyba wjechali, bo Plotar wjechał, ja wjechałem i Manuel. No. Ja. Dobra, tu ciebie nie kwiatę. Furmana nie wymienił. Kurwa, aerodynamiczny popacy. Kurde, oh, yes. Manojek. To jest straszne. Prawie się tam komuś udało z tego, co siema, widziałem. Siema, Manojeczko. Dobra, jedźcie sobie tam, nie wiem. Jest, no nie rzucaj tych bomb, frajerze, brzydki. Brzydki? O, jadę, jadę. On jedzie. Jadę, kubica. Jadę. No nie, coś mnie, co... A nie, jadę, no, jadę jeszcze dalej. Proszę. No nie, tak już na końcu spadłem. No nie, kto szlakiem. Byłem... Czyli aż to był koniec, dałem ale tak mi się wydaje. Byłem 5 metrów przed checkpointem. Śmieszne nawet to było, wiecie? Jak tak. Na pewno nie byłeś 5 metrów. Tak, byłem 5 metrów przed checkpointem. A ja byłem 15 i cię nie widziałem. Tak. O Jezu Mati! Jezu, jest mi smutno, jak walę w ten pierdolony kontener. Wow. Jak ja walę, też jest mi smutno. Przecież wy jesteście na tym samym poziomie, macie ten sam wzrost. Jestem wyższy. Ja mam wyższy poziom, Kieta. Co ty jesteś wyższy? No tak. A ja mam większego. Chyba 69. Fajnie. 1,69 m. No, ja mam 70. No na pewno. Specjalnie to powiedział. Bez nikt tyle nie ma. O, mam. Tylko olbrzymy. Zrobił to już ktoś? Zrobił to już ktoś. No, mi się udało. Ja właśnie drugie okrążenie. No, dobra, ja też. Wow, coś mnie wysadziło. Nie jest w sumie takie ciężkie. Ja wiem, trzeba... No trzeba po prostu, jak już jedziesz, to trzeba ale wytrwać. Ale nie fart, bo mi się kamerka przekręciła i byłem 5 metrów, jak wcześniej wspominał nasz kolega. Ja wiem, ja znam to. Byłem 5 metrów, naprawdę, nie kłamię. Nie kłamiesz? Ale obiecujesz, że nie kłamiesz? Obiecujesz, że nie kłamiesz? Co to w ogóle jest za... Nienawidzę go. A znowu cię wysadził? Nie, kogoś wysadził, ale już mnie to denerwuje. O kurde, przejmujesz się krzywdą innych. Wow. Coś wydałem. O, przejechałem kogoś. Dobra. A komu się jeszcze nie udało tego przejechać? Tak z ciekawości. No im. Bluje cię Flotar, kurwa łezka. XD. Biskit. Największe obcucie na życiu. Ja! Jo! Dobra, kurwa. Drugie podejście, znaczy drugie okrążenie. A jesteś już tam przy tym, czy nie? No jestem. Wow, samochodziku, czemu tam nie cię słuchasz? Oby ślaka tam dostał. Ja już ale... dostaję powoli. Ale z furmanem czy z tym wallride'em? Z tym i z tym. Znaczy, mi na ten wallride po prostu jest ciężko zajebiście wjechać. A tak się trzęsie jak kurde... No, później się to trzęsie, nie? Kurde, jak trudno w ogóle... Nie dawno wiem. Nie graliśmy po prostu. No. Trzeba kurde codziennie grać te wallride'y. Dokładnie, dzień w dzień. Trzeba budzić się z myślą, że muszę zagrać. O, czas na wall ride'a. Albo czas na przykład wygrać wyścig. A co ma się, Danko? Wall ride.
keczupem. Ja pierdolę, kurwa! Ale dostaję raka, naprawdę. Widziałem to. A co? Czemu ty wybuchłeś? Ktoś cię wysadził? Nie, kurwa. Nie, no ja nie widziałem tego. Znaczy ja tylko wiem, no, widzę bez chuda. Wybuchłem, tak. Wybuchłem. No i kurde, pięknie. I Mano to, i właśnie, Mano to jest mistrz wall ride'ów po prostu.